Witamy w kolejnym nostalgicznym odcinku, czyli co to jest za nuta? Ciekawostka, nigdy nie wygrałem. Ciekawostka, zawsze wygrywałem. Ciekawostka, zawsze mam drugie miejsce. Ciekawostka, zawsze Bartek wygrywał, bo miał pilota. I dzisiaj też to ma. Nie, brawo. I dzisiaj zmieniamy to, jak będzie taka sytuacja, oddajemy Maćkowi. Brawo dla naszych tutaj instrumentalistów. Tak, dziękujemy. Słuchajcie, wszystko dzisiaj OG, kontrawa z OG, Kuba Klawisz i pierwsza konkurencja. To jest również... słynna poza, zawsze jest ta poza. Pierwsza konkurencja również jest OG, ponieważ są to piosenki z czasu moje 5 minut. To, co wtedy było popularne, to, co było popularne podczas waszego pobytu w tym domu. Więc jest to powrót do fajne. Mega nostalgia. Czyli będzie jakieś... When I met you in the summer. 2015. No to... Radia teraz? Nie teraz. To są piosenki z radia wtedy. To było prawie 3 lata temu. Wow. I wracamy. Jest to oczywiście jedna z wielu kategorii. Dużo będzie dzisiaj zaskoczeń, dużo fajnych kategorii. Skupcie się na pierwszą kategorię. Piosenki z lat wstecz. Tutaj z początku tego domu. Tak? Kizo, nie ma za dobrze się smucić, tylko zatracić ten znak. Kizo Disney. Raz, dwa, trzy. Co to było? Ja wiem. Proszę. Tańczy ze mną. Nie, proszę odpalić. Ekipa, trzy kipa. Trzy, cztery. Jungle Girl, moje kwiaty. No tak, dobra, nie zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Odcinek bez Bartka Kubickiego, tak. Ale ostatni już był u ciebie taki, nie? To olimpiada. Tak, ja wygrałem wtedy. Window, Diamond Hilton, Kini Zimmer, młody Hilton, coś takiego. Kini Zimmer, ale nie pamiętam, jaki to był. W związku z tym musi tutaj specjalna procedura. Winda, dobra, winda. Musi tutaj zajść specjalna procedura, Haniu. Nie jest to poprawny tytuł, natomiast cała reszta jest poprawna, w związku z czym pół punkta ląduje na twoje konto, a drugie pół dostaje osoba, która zna tytuł. Jest to niesprawiedliwe. Jaki jest tytuł? To jest mazana kreska. Brawo, pół punkta ląduje na twoje konto. Pewnie. Nie mam się. Daj coś dla mnie, wiesz co ja lubię. Tak. Ciekawostka, nie znałem w ogóle tej piosenki. Dziękuję bardzo. Słyszałem ją, ale nie mam, nigdy bym nie powiedział tytułu. To ma 40 lat, kochanie. Ja ciągle uśmiechnięta, bija się w sanach. O, ale jazz. Bartek. No to dobra, to już Bartek już nie możesz. Brawo Bartek. Tak, odpadasz. Trzy, cztery. Wszystko, czego tylko tak było. Jest! Sentino! Witam! Tak jest! Witam! Raz, dwa, trzy, zmiana instrumentu, zmiana kategorii. Ten dom to nie tylko, prawda, moc wspomnień, ale imprezy. Ale i moc imprez. W związku z czym kategoria imprezowa. Oj, nie jest tam nic. Czy chodzimy do samolotu? Odlatujemy? Ale pacy! Odlot, odlot! Odlatujemy, odlot! Druga kategoria, pierwszy numer, czas start. Raz, dwa, trzy. Yeah.
najlepszym, tak? Trzeba mieć też... Słabe strony. Tak, jakąś piętę achillesową i właśnie to jest to. Możecie dzisiaj wygrać, pozwalam. Dziś to było bardzo. No tak, ale nie miałam refleksu po tego pyta. Julajta. Shakira, Shakira. Shakira. Don't lie. Że hipopotamy nie pada. Bo myśmy grali intro. Zagraj to intro. Prosimy ostatnią imprezową pioseneczkę, my friend. Oczywiście, my friend. Gramy. Mordo, nie może cię nie być. Dopóki tu piszą ze skierniewic. Przechodzimy do kolejnej kategorii, której nie będę wam wyjaśniał. Wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Masz szeroki uśmiech. Jest to oczywiście płyta nowa Gen Z. Świetnie się gra. Dziękujemy. Tak, w ogóle widzowie, jak czasami będziemy mówić inny tytuł niż rzeczywiście poznaliście, to przez to, że teraz mamy robocze tytuły i czasami one się będą zmieniały. Tak, ale tak, to raczej pozostanie to Gen Z przyjaźń. Tak, przyjaźń jest fajnym tytułem. Przyjaźń to fajny tytuł. Prosty i pada po. No dobra, to dawaj już teraz menu, że tak później. Kolejny numer. Raz, dwa, trzy. Oj. I... No niestety, może kiedyś jednak nie. Dobra, nie wiem, to że to chodzi teraz mi raz, co? Trzy. O Boże, nie. Ryb. Jest! Dzieciństwo! Nowa piosenka Gen Z. Nie! Nie, to nie jest to. Jak to? Nie, to nie jest to. Na pewno chodź! Trzy, cztery. To jest ostatni. To jest ostatni dzwonek. Jakby widać wszystko, tylko że tytuły ci się pomyliły. Kolejny numer jest już z nami, a wy go poznacie za 3, 4, ryb. No, co to jest? A co przed chwilą powiedziałam, że w ogóle już wspomniałam? Nieważne. Ewakuacyjna miłość. Jesteś blisko. No nie? Nie! No dawaj, czy co? Dobra, 3, 4, ej, dzisiaj wakacje, bajk, miło spędzamy czas. Idziemy na plażę, jedzmy miasto. Wakacyjny chill. Piosenkę z płyty Wiczki. Tak, gdzie wyjdzie? Wow.
tym single i po prostu ostatnio wychodzi trap, a przez ostatnio miałem jacuzzi. Ja przemieszałem to. Nie, to jest tak, nie wyszło w single. Przemieszanie. Ale mi wysłała w innej kolejności, a my się w innej, no. Ale no to jazzy trap, działa. A zagrać jeszcze raz, bo to mega fajne. To jest mega fajne. Tak, no. Raz, dwa, trzy i... Bez zaskoczeń. Do tego legendarny, zapomniany nieco zespół musi udać się na naradę. Zapraszam Jazzy za to. What? Ja nie mam... Jazzy, ty nie wiesz... O, to wstalić pierwszy. Dobra. Maksymalnie szybka próba, maksymalnie specjalnie szybka kategoria. Ale to... Piosenka dla dziewczyn. Taka miłosna. Coś dla dziewczyn. Możemy zagrać dżęziarę. Możemy zagrać. To jest dla dziewczyn, tak. Ja ci powiem akordy szybko, dobra. W takim razie maksymalnie szybka próba zespołu Jazzy i zaraz wchodzimy. Trzy palce. Patrz, trzy palce. Mega szybka lekcja. A ja to wolę jedną ręką zrobić. No to zrobisz tę jedną, ale od F-ki. Chodzę. Pójdźmy. Czy ja dobrze zagrałem? Grasz tej kapeli od lat. Zagraj od serca. Jak dzięziara chciałem być. Jak nie? Tylko dzięki gadu. No tak, bo to jest aranż. To jest komputerowy numer wygenerowany. To zagrać na żywych instrumentach zawsze będziesz miał inaczej. A te akordy są proste do zagrania, nie? A może on sobie poradzi z czymś trudniejszym? Nie, to jest git. To jest git. Jesteśmy gotowi. Kapela Jazzy jak zwykle. Kilka minut. Dzień dobry kobiety! Czas na legendarny. Czas na legendarny podzespół. Nie zasłaniaj mnie. Uwaga, mam fajny tekst. Normalnie byłoby dzień, ale dzisiaj dzień dobry, bo widzimy Jazzy w pełnym składzie. Zespół Jazzy wraca! Zespół Jazzy ma zawsze jakąś misję, zawsze gramy dla kogoś. I tym razem zespół Jazzy zagra dla kobiet, specjalnie dla kobiet. Maciek się żeni. Nie, Miśka, jesteś spalona. Nie, ja mam apel, bo ja przypuszczam, co to będzie. Daj mi to zagrać, daj mi dziewczynie to zagrać. Dobra, odkładam. Maciek, ale ja nie! Po prostu dajmy się ponieść tej kadence i rozdzielmy te dwa punkty na cztery. Zróbmy tak, że każda z nas z góry dostaje po połowie punktu. Tak, bo wiemy, co to jest. Nie wiecie. I teraz Bartek nagrywa Bartek się żeni i ci się oświadcza w tym momencie. Na odcinku. Na odcinku. Wow. Wymarzone oświadczenie. Gdyby tak naprawdę było, zobaczcie, że Wika zepsułaby mi przynajmniej z 10 razy oświadczenie, gdybym planował. Ona tak zawsze robi. Gdybym rzeczywiście tak chciał zrobić, to musiałbym jakby anulować. Ale myślę, że pani by nie chciała w ten sposób. No ale to nie mów tak, wiesz, rzeczy. Uratowałam się. Może gadaliśmy o tym. Właśnie, tak. Może przestań tak spoilerować, co? Może daj zrobić niespodziankę. No dobrze, Bartek, zgadzam się. Nie, teraz już ja rezygnuję. Zostawcie łapkę w górę dla Michała. No i dziękujemy. I góry dla Michała.